Jak? Więc najprawdopodobniej została odcięta tasakiem po śmierci. Równe, nieszarpane przecięcia mięśni, równe krawędzie rany. Szacuję, że musiało być dwa uderzenia. Sprawca musiał być silny. I zaburzony, albo działał w silnych emocjach. Nie chciałam tej sprawy, ale pani inspektor nalegała. Jeżeli ktoś poćwiartował ciało, to psycholog policyjny na pewno się przyda. Dobra, zostawiam was. Coś jeszcze? Tak. No, leżała w wodzie około 3 dni. Dłoń jest drobna, kobieca, z pomalowanymi paznokciami. Jakieś ślady na skórze, po biżuterii, pierścionkach? Nie, nie, nie ma szansy, żeby po takim czasie leżenia w wodzie były jakiekolwiek ślady na skórze. Ale za to mamy to. Co to za rana? Nie wiem. Nie powstała na pewno w trakcie kawałkowania zwłok. Wygląda na to, jakby ktoś chciał wyciąć fragment skóry. Nie wiem, może tam było jakieś znamie, które pomogłoby w identyfikacji. Albo tatuaż. Tak, albo tatuaż. A co z DNA? Kasper już nad tym pracuje. Madzia, wszystko w porządku? Wszystko okej, okay, koniec dnia. We krwi żadnych leków, alkoholu ani substancji psychoaktywnych. Toksykologicznie była czysta. Do tego wszystkie parametry w normie. Możemy przypuszczać, że nie była więziona. Dlaczego? No, jeśli ktoś bywa więziony, to jest odwodniony i niedożywiony. A tutaj gospodarka elektrolitowa w normie, reszta też. Czyli zawężamy czas zaginięcia 3 do 5 dni. Nawet jeżeli była więziona, to krótko. A coś jeszcze? Aha. Wiek ofiary szacuje na 24-26 lat. A DNA? Czekamy. Trzeba będzie przeszukać bazę danych, chociaż nie będzie to łatwe. Ofiara mogła pochodzić z każdego zakątka Polski, nawet z zagranicy. Być może nawet nikt nie zgłosił jej zaginięcia. Dobra, wiemy, że kobieta była młoda, miała znamie albo tatuaż na prawym przedramieniu. Zawsze to jakiś punkt zaczepienia. Muszę przeszukać bazę zaginionych.